Witajcie, dzień dobry. W związku z tym, że kiedyś poleciał filmik odnośnie elektrozaworu upuszczającego ciśnienie na listwie paliwowej, dostałem bardzo wiele pytań, jak wygląda sprawa z zaworem wydatku paliwa od strony praktycznej. I otóż dzisiejszą właśnie informacją chcę się z Wami podzielić. Dziękuję oczywiście za miłe komentarze, które się posypały poprzednio. No i to mnie zmotywowało do tego, by Wam taki filmik pokazać. Jestem w tym momencie, już nie ukrywając, wpięty w taki elektrozawór. Moje sondy oczywiście zostały już nabite. Miernik do tego wykorzystamy oczywiście, ten, który tutaj widzicie przed sobą. Dobra, biorę się za wpięcie przewodów i pokazuję, co tak naprawdę mamy na takim elektrozaworze. Od razu powiem rzecz taką. Jeśli chodzi o kwestię tego właśnie elektrozaworu, czy każdego jednego, jaki by nie był, to musimy wiedzieć, że jest to sterowanie PWM-em, czyli wypełnieniem impulsu. Tradycyjna cewka oczywiście, która jest niskoomową cewką pobierającą duży prąd, więc uwaga, nie zapinamy na takie cewki stałego prądu. Tylko jeżeli macie jakiś regulator PWM-a, wtedy dopiero możecie sobie takiej właśnie taką cewkę dopiero zasilić. I tak jak widzicie, w tym momencie zapłon jest oczywiście włączony do naszego testu. Wartość napięcia, jaka jest, można powiedzieć, że jest żadna, ponieważ miernik aktualnie pokazuje miliwolty. To są miliwolty, uwaga, to nie są wolty, to nie jest napięcie pokazywane, to jest 3,3 miliwolta. Są to wartości około. Także widzicie, na tym elektrozaworze nie pokazuje się w żaden sposób napięcie, jeśli chodzi o kwestię wyłączonego silnika i włączonego zapłonu. Natomiast system Common Raila posiada zabezpieczenie w razie kolizji, w razie jakiegoś uszkodzenia tego układu. I teraz tutaj taka właśnie cenna informacja, która może się Wam oczywiście przydać. Kiedy na włączonym zapłonie, zgaszonym silniku pojawi się wartość napięcia na takim elektrozaworze? No właśnie, spowodować może w co? Ciekawy jestem, czy ktoś by potrafił to odpowiedzieć, gdybym tego na filmie nie powiedział, ale nie będziemy robili sobie eksperymentów, ponieważ być może Wy to wiecie, a ci, co tego nie wiedzą, to chciałbym, żeby taką informację w tym momencie mogli ode mnie uzyskać. Otóż mamy elektrozawór jeden, mamy elektrozawór drugi i również mamy czujnik, nie wiem, czy tam widać, zaraz, czy to widać na nagraniu. No, myślę, że widać na pewno, może nie idealnie, ale wiecie bardzo dobrze, że mamy czujnik ciśnienia paliwa na listwie. Ten system, który jest, jest systemem Boscha. W różnych systemach są różne warianty, są różne rozwiązania, więc dlatego tego nie przytaczamy w tym filmie. I teraz sytuacja tego typu. Kiedy nasz taki elektrozawór, jeżeli zapniemy go, będzie dostawał napięcie? Otóż napięcie dostanie w momencie, gdy ja z takiego czujnika wypnę wtyczkę. W tym momencie co prawda zapłon był za długo włączony, ale zrobimy jeszcze raz ten eksperyment. O, w tym momencie po kolejnym wypięciu, tak jak widzicie, w tym momencie jest wartość, przełączymy, żeby prawidłowa wartość się pokazała, jest wartość w trój RMS-ie oczywiście 6,2 V. To jest napięcie, które się pojawia do wysterowania tego zaworu i w ten czas możecie taką informację Wy sami wykorzystać, że jeżeli taki elektrozawór na zgaszonym silniku dostał napięcie, to jest wniosek, że system bezpieczeństwa mógł zadziałać. System bezpieczeństwa, czyli soft, który odpowiada za bezpieczeństwo silnika, wykrył, że na przykład jest przerwa w czujniku,
bądź inny wariant gdzieś tam, który skutkuje taką kwestię. I już tutaj w tym momencie napięcie już da nam taką informację, że coś jest z układem, gdzieś jest jakaś przerwa i dlatego się to napięcie pojawiło. Bo w tym momencie ja wepnę sobie wtyczkę, ona jest dopięta i tak jak widzieliście, to napięcie zniknęło. Nawet jeżeli przełączymy sobie miernik na prąd stały, tak jak w tym momencie, to jest dalej ta sama wartość, która była, czyli można powiedzieć żadna. Bo to są jakieś szczątkowe tylko, które nie wiadomo z czego się w tym momencie biorą. Także widzicie, taką drobną pierdołą możecie już sobie gdzieś jakąś kwestię taką sprawdzić, naprowadzić i tak dalej. Pozwolę sobie dopiąć wtyczkę, co byś nie wyskoczyła. I co w tym momencie zrobię? Pokażę Wam, jaka wartość napięcia będzie po odpaleniu silnika. W tym momencie, tak jak widzicie, mamy miernik, jest włączony true RMS, jest prąd zmienny włączony, czyli tradycyjnie AC i oczywiście robimy próbę odpalenia. Tak jak widzicie w tym momencie, wartość tego napięcia jest w granicach około 6,5 V. Natomiast zaraz, może zgaszę silnik, żeby było nam łatwiej rozmawiać. Zapłon ponownie został włączony. Także w tym momencie, tak jak widzicie, napięcie zniknęło. Czyli nasz system nie rozpoznał żadnego problemu, żadnej awarii. Teraz powiem rzecz taką, jeśli chodzi o taką drobinkę. Nie czepiajmy się wariantu napięcia w tym momencie, jeśli chodzi o kwestię pomiaru, że ja miałem taką wartość napięcia. Dlatego, że to wszystko będzie zależało od tego, w jakim stanie jest układ paliwowy, w jakim stanie tak naprawdę, jakie jest ciśnienie, ile wtryski wypuszczają paliwa. Bo musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to jest zawór wydatku paliwa. Czyli on dostaje na wstępie paliwo z pompy wstępnej, z baku poprzez filtr i już wstępnie reguluje sobie, utrzymując ciśnienie paliwa. Znaczy generalnie to są dwa zawory. Jest zawór ten wysokiego ciśnienia i ten niskiego ciśnienia. I to jest system podwójnej kontroli, jeśli chodzi o kwestię common raila. To jest podwójny system kontroli tego nie napięcia, tylko tego ciśnienia, które panuje w całym układzie. Ale ten wstępny już sobie reguluje to ciśnienie wstępne wydatku paliwa, żeby pompie na przykład nie zabrakło paliwa na wysokim ciśnieniu, bądź żeby tego paliwa nie było za dużo, jeśli silnik pracuje sobie na wolnych obrotach. Dlatego też widzieliście to napięcie u mnie, jakie było na instalacji. Natomiast możecie mieć około wartości, ale jest prawdopodobieństwo bardzo duże, że takiego napięcia możecie na przykład nie mieć u siebie, tylko inną wartość. Nie mówię jaką, dlatego że nie znam, w jakim stanie macie system, jeśli chodzi o kwestię zużycia układu. Natomiast jeżeli wiemy, dodamy gazu bądź ten moment obrotowy będzie wyższy silnika, to w ten czas wiadomo, że zapotrzebowanie układu paliwowego na paliwo będzie większe. No, więc wiecie, jak to bywa w życiu. Jak potrzebują więcej, to doją więcej. No, tak to właśnie wygląda, ale nie będziemy tłumaczyli i roztrząsali, co je i tak dalej, dlatego, że wy o tym wiecie, bardzo dobrze przekonujecie się z dnia na dzień coraz mocniej. W każdym bądź razie, póki co, mamy pewną kwestię wyprostowaną. To, z czym się posypały pytania, mogłem Wam od razu to pokazać, ale nie pokazałem, faktycznie był to mój błąd. Jakimś następnym filmikiem przekażę Wam informację, czy pokażę, jak ewentualnie sprawdzić takie elektrozawory odpaleniem z generatora, czy one faktycznie pracują, czy nie, bo taka sytuacja może się zdarzyć. Także póki co na razie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć w następnym filmie.